Witajcie kochani, dzisiaj dzień pierwsza, lekcja pierwsza, która brzmi następująco. Nadaję wszystkiemu takie znaczenie, jakie dla mnie ma. Niby takie krótkie zdanie, ale ma duży sens w sobie. Mianowicie oznacza to, że pokój jest w tobie. To znaczy, że twoje szczęście, czy różne sytuacje, jakie dzisiaj się wydarzą w ciągu mojego dnia, zostaną skonfrontowane z tym właśnie zdaniem, że to ja nadaję takie znaczenie tej sytuacji, jakie dla mnie ma. Czyli oznacza to, że to ja mam moc, aby nadać temu znaczenie. Ponieważ, jak to przedstawia w tej lekcji autor, uważa on, iż prawdziwy wybór, który prowadzi do szczęścia nowych możliwości, wypływa ze zrozumienia faktu, iż to ja sam nadaję wszystkiemu znaczenie, jakie dla mnie ma. Ja się stuprocentowo z tym zgadzam i dlatego właśnie podjęłam się tego zadania, ponieważ zaczarowała mnie ta książka. I na początku każdego dnia jest czytanie krótkiej refleksji na ten temat oraz zdania właśnie, które dzisiaj jest moja myśl przewodnia. Nadaję wszystkiemu takie znaczenie, jakie dla mnie ma. Jeśli tylko będę chciała wejść w jakieś uzależnione zachowanie, jeśli będę chciała zachować się w taki sposób, jaki zawsze się zachowywałam, który w ogóle blokował mnie samą przed doświadczaniem spokoju i radości, wówczas mam sobie przypominać to właśnie zdanie. Więc napiszę sobie karteczkę, którą będę miała w kieszeni i co godzinę, zalecane jest, żeby co godzinę po prostu usiąść, chociażby na pół minuty, przeczytać sobie to zdanie w ciszy, w samotności i uspokoić się, albo w myślach sobie powiedzieć, jeśli nie mamy tej szansy, ja też idę do pracy, więc może być różnie. We myślach przypomnieć sobie to, czego będę chciała się nauczyć. To jest zmiana sposobu myślenia. Ta w ogóle, ten cały proces, to jest zmiana po prostu postrzegania świata, zmiana całkowicie. Więc wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Okej. No i tak, i refleksje na temat dzisiejszej lekcji pojawią się jutro rano we wstępie do lekcji drugiej. Nie będę dwa razy nagrywać, bo to jest bez sensu. Więc trzymajcie kciuki. Pierwsza lekcja. Nadaję wszystkiemu takie znaczenie, jakie dla mnie ma. Czyli to ja nadaję znaczenie sytuacjom, osobom, rzeczom. Jeśli ktoś będzie próbował dominować nad moim nastrojem, albo jeśli będę, to znaczy, że ja na to pozwalam. Więc to ja nadaję temu znaczenie. To ja mam tą moc, żeby wyciągnąć z tego coś dobrego albo coś złego, albo się przejąć, albo w ogóle przejść obojętnie obok danej sytuacji czy danego zachowania, które zawsze prezentowałam. Wielkie wyzwanie. I zostawiam Was z tym. Życzę miłego dzionka. Pa, pa.